Cienie przyszłości, kolejny odcinek. Zgodnie z tym, co było w poprzednim odcinku, nasza forma teraz sieni to będą odpowiedzi na pytania zadawane przez Was, na te, które głosujecie. Najwięcej głosów zdobyło pytanie: Czym jest otchłań? Czym jest otchłań? Dokładnie. I na to dzisiaj odpowiemy. Tak, konkretnie odpowiemy na pytanie, czym jest abysson, bo wokół tego konkretnego słowa abyssos jest dużo jakichś różnych dziwnych teorii. Ludzie często myślą, że umarli jakby żyją, nie są martwi, tylko żyją w jakimś dziwnym świecie i przychodzą i nas tutaj straszą. Tak. I pewne fragmenty można by na siłę w ten sposób zinterpretować, jednak postanowiliśmy, że co? Przeczytamy wszystkie i do tego jakieś inne odniesienia i sami stwierdzicie, jaka jest prawda. Zróbmy tak. Tak jest. Pierwszy raz słowo abysson występuje... Występuje w Łukasza 8,31. I jest tak napisane. Sytuacja jest o tym, kiedy to Jezus miał wygonił z tego opętanego legion demonów i te demony go prosiły, aby nie odchodziły do otchłani. I powiedział coś takiego. I prosił go, aby im nie nakazał odejść w otchłań. Tak jest. Tak, kolejny werset. To jest list do Rzymian. List do Rzymian? No tak, tak. List do Rzymian, 10 rozdział, 7 wiersz. I to jest ciekawe, to jest naprawdę fajny fragment. Tak. Czytamy tam tak. Albo kto stąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. O. Co by można pomyśleć, że Chrystus się znajdował, czy znajduje właśnie w otchłani. Ale tu jest napisane z martwych. Z martwych, tak. Czyli jest bycie martwym jest dopasowane do tej całej otchłani. A jak już mówiliśmy nie w jednym odcinku, Biblia nazywa śmierć snem. I to w wielu, wielu, wielu miejscach. Po drugie, cała ta sprawa dotyczy z tego listu do Rzymian, dotyczy zupełnie czego innego. Powiemy o tym, czy... Możemy powiedzieć, bo to jest dość ciekawe, z tym, że musimy się streszczać, wiadomo, musimy żeby streszczać, nie odchodzić tak, od jest. Tematu. Więc spójrzmy do 5 Mojżeszowej, 30 rozdział, 11 do 14. To przykazanie bowiem, które ja Ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić. Któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić. Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko Ciebie jest słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, aby się czynił. Czyli sprawa jest prosta. Tutaj jest mowa o tym, że... Słowo Boże i ogólnie Bóg, że jest blisko każdego z nas, że nie trzeba szukać, nie trzeba go sprowadzać z nieba specjalnie, nie trzeba go sprowadzać gdzieś z dołu, prawda? Tak, tak. Tylko jest obok. O to tu chodzi, nie ma co za bardzo się... O to tu chodzi, dlatego to odniesienie tutaj, jeżeli jest przyrównana w pewnym sensie otchłań do bycia martwym, nie? Mhm. Także ważne jest, żeby zrozumieć ten fragment, bo on jest... Ja powiem, że pierwszy raz jak go czytałem, to kompletnie... Nie rozumiałem, o co chodzi. Znaczy pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty nie rozumiałem. Dopiero w sumie Michał mi pokazał odniesienie z 5 Mojżeszowej. To Bóg pokazał. Tak. Tutaj jedno bym wtrącił, z racji tego, że to jest pierwszy odcinek tej nowej formy, taki już na jakiś temat, to specjalnie też niektórych rzeczy nie będziemy tak dokładnie wyjaśniać. Jeżeli będą niejasności, to zadawajcie pytania. Tak, niech tak. One się pojawią na stronie i wtedy... Będzie inny odcinek, tylko tak. O tym, nie? Tak, kolejny fragment. Objawienie 9.1. Teraz już będzie objawienie. I stąpił piąty anioł i wziął gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. I dano jej klucz od studni otchłani. Tak. Bo od razu mi ten kolejny wiersz się przypomina, nie? Jak żeśmy rozmawiali ze sobą, że w drugim wierszu mamy i otwarła studnię otchłani. I wbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i pęcze zaćmiły się od dymu ze studni. Mhm. Tak, i tutaj jak się czyta ten fragment, to w zasadzie, no jak piekło jakieś. No. Otchłań otworzyła miejsce i, no nie wiem, no i jakiś dym z tego wszystkiego wyszedł. Pytanie jest, kto ma klucze do otchłani? Czytamy, że w objawieniu, nie? Że to Jezus ma klucze do otchłani. Mhm. Do śmierci otchłani, do grobu. No, ale może przejdziemy później do tego. Tak, tak. Przejdźmy dalej. Następny cytat. Ten sam rozdział, 11 wiersz. I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon. Po grecku zaś imię jego brzmi Apollion, czyli niszczyciel. Tak.
Czyli znowu mamy tutaj króla otchłani. Okej, okay. I jeszcze raz objawienie 11.7 mówi tak. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nim bój i zwycięży i zabije ich. Mhm. Oraz objawienie 17.8. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani, pójdzie na zatracenie i zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. I w każdym z tych fragmentów jest Abyssos, tak? Tak, w każdym z tych fragmentów, które czytamy, jest Abyssos. Tak. I teraz mamy o aniele, który, prawda, ma klucz od otchłani, który wstępuje... I widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. To jest objawienie 21, 20 werset pierwszy. Tak. I objawienie 20 rozdział werset trzeci jeszcze tak mówi. I wrzucił go do otchłani, mowa o szatanie, i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. W greckim, co właściwie oznacza w greckim słowie słowo abysson? Abyssos to... Abyssos, sorry. Abyssos może znaczyć albo właśnie otchłań, tak jak jest w Biblii powiedziane, może znaczyć jakiś dół, taki bez dna prawie, że nie? Ale, co ciekawe, może to znaczyć, prawda, no... Ocean, morze. Ocean, głębie oceanu. Głębie oceanu, głębie morza i tak dalej, nie? I to też trzeba o tym pamiętać. I często właśnie w Starym Testamencie, jak jest Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie, również używa słowa abyssos, ale najczęściej w odniesieniu do właśnie głębi oceanu, albo do jakiejś takiej głębi nicości. Chociaż nie tylko, bo przy stworzeniu świata, powiem z tego Starego Oczywiście, Testamentu. Oczywiście, no. Przy stworzeniu świata pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i drugi wiersz. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I właśnie tutaj ta otchłań, to jest właśnie w greckim oddawane jako abyssos. Tak, ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią. I co jest ciekawe, tutaj w hebrajskim jakie to było słowo? W hebrajskim to słowo brzmi, sprawdzę, techon. 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 I to słowo techon jest również użyte w innym miejscu, w Jeremiasza 4 rozdziale. I chciałbym, żebyśmy zerknęli tam. Bo pytanie jest konkretnie. Patrzcie, co jest w objawieniu 20 rozdział, trzeci werset. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. I pytanie, gdzie jest szatan przez te 1000 lat? Czy on jest w jakiejś alternatywnej rzeczywistości? Czy może w piekle tam gdzieś? Czy może gdzieś w piekle właśnie? Tak. Czy może jeszcze gdzieś indziej? Zobaczmy właśnie to abysso, techon. Tak. Techon, Jeremiasza 4 rozdział. A w kontekście tego, co Szymon powiedział, zauważcie, szatan, który będzie prawda, w otchłani, tak czytam, że będzie tak w otchłani. Przed chwilą czytaliśmy, że ziemia była otchłanią, ale sami zaraz do tego dojdziecie. Tak. Czwarty rozdział Jeremiasza, tak? Tak, i to jest werset od 22 po 26. Jakże głupi jest mój lud, nic o mnie nie wie. Niemądre to i nierozumne dzieci. Są biegłe w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją. No dobrze, a teraz do rzeczy. Teraz do rzeczy. To tak gwoli wstępu. Tak. Spojrzałem na ziemię, a oto pustka i próżnia. Ku niebu, a nie było na nim jego światła. Spojrzałem na góry, a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki one się chwiały. Spojrzałem, a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały. Spojrzałem, a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żal jego gniewu. Tak. Tutaj mamy proroczą wizję pewnego czasu, gdzie na ziemi nikogo nie będzie, gdzie ziemia będzie zniszczona, gdzie ziemia będzie znowu techon, znowu będzie otchłanią. Nikogo i niczego. Tak, ziemia była pustkowiem, tutaj czytamy, tą nicością jakby. I teraz pytanie, kiedy to będzie miało miejsce? Jest tylko jeden czas, który można tutaj dopasować. Owe 1000 lat. Tylko ono pasuje do tego, żeby przypisać jakoś miejsce temu wydarzeniu. Bo następnie czytamy, że po tych 1000 latach ma być spuszczone miasto święte, Nowe Jeruzalem, na ziemię. Czyli już dalej nie będzie. Znaczy będą ludzie mieszkali na ziemi. Później, po tym 1000 latach. Więc to jest jedyne miejsce, gdzie to proroctwo może się wypełnić. Ale w sumie o tym mówiliśmy w którymś z odcinków, prawda? O tym 1000
tysiącu lat. W ogóle tutaj można też dodać, że na określenie otchłani jakichś tam czeluści i tak dalej, można by znaleźć kilka słów, prawda? I zresztą w ogóle zawsze z tłumaczeniem jest tak, że nie da się jakiegoś słowa w danym języku oddać jednym słowem w innym języku. Zawsze jest tych słów kilka i one mogą różne rzeczy znaleźć. Bo może się spotkaliście jeszcze ze słowem greckim tartaros. No właśnie. Które jest czymś innym niż abyssos, prawda? Ale też jest podobne. Techon hebrajskie, które przed chwilą wspominaliśmy, czasem bywa tłumaczone właśnie jako tartaros. Czasem, tak, a z reguły jako abyssos, nie? Tak, odpowiednikiem dokładnym. Z kolei mamy jeszcze hebrajskie słowo Sheol, o którym też może słyszeliście, prawda? I Sheol właśnie też jest czasem tłumaczony jako tartaros, rzadziej jako abyssos, tak. Ale też. Sheol to jest bardziej kraina umarłych, prawda? Mhm. Tak, jeszcze... Czyli grób. Tak, dokładnie. Czyli grób. Tak, tutaj jeszcze bym zwrócił uwagę, a to może nie w tym odcinku. No, a propos Szeolu, to osobno powiemy. To kiedy indziej. Ja bym wrócił do tego drugiego Piotra, o którym mówiłeś. Tak, z tym, że jeszcze może 14 rozdział Izajasza. No dobra. Z ekspresem, bo już załatwimy sprawę, gdzie jest szatan. Tak, tego, tak, gdzie, tak, gdzie tak, on się znajduje. 14 rozdział Izajasza. Czyli te część tych wersetów byśmy mieli załatwionych. 14 Izajasza i wiesz? Od 12 do 16. A jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. I teraz, oto stącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przepatują cię uważnie, że to jest ten mąż, który był postachem ziemi, trząsł królestwami? Tak. Wiesz co? Myślę, że dalej. Ziemię obracał w pustynię, grody już burzył, jej burzył. Swoich jeńców nie wypuszczał na wolność. Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu, a ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem i stratowany jak ścierwo. Z tymi, którzy wstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. Lud złośników niech nigdy nie będzie wspomniany. W każdym razie tutaj jest ten werset... 15, nie? 15. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. A wcześniej czytamy, że został strącony gdzie? A jak czytamy właśnie w objawieniu? W objawieniu czytamy, że jezioro ognia i siarki jest tą ową drugą śmiercią. Pamiętasz, czy to było? 22 rozdział? Czyli, że szatan też zostanie unicestwiony, nie będzie go wcale. A tu czytamy, że został strącony na samo dno przepaści. Do krainy umarłych, Szeolu, do grobu. Tak, odnośnie tego jeziora ognistego, to jest 20 rozdział, 14 wierze. Że i śmierć, i piekło zostały wrzucone, prawda? Do jeziora ognistego, bo jezioro ogniste to druga śmierć. O to chodziło, tak? Tak. No. Dokładnie tutaj wiemy też, że w tym jeziorze znajduje się właśnie szatan. Więc jeżeli połączymy te dwa wersety... Znaczy to... znajduje się, będzie. Będzie się znajdował. To w zasadzie mamy jakby odpowiedź, czym jest ta kraina umarłych, gdzie on skończy, nie? Tak. Odnośnie właśnie jeszcze słowa abyssos. Niech leży. Ten. Tak. Powiemy o tym liście Piotra? Pewnie, że powiemy. Drugi list Piotra, drugi rozdział, czwarty wiersz. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz stąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. My czytamy z Biblii Warszawskiej, nie? Ale tak. Najlepiej spojrzeć do oryginału. Tak, i tutaj czytamy o jakimś miejscu znowu. I teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście jakieś dziwne miejsce, czy po prostu jest to stan nicości, stan niebytu, stan poza ciałem, gdzie po prostu ktoś jest w pewnym sensie martwy, oczekuje na sąd. A może to jest... że faktycznie oni są, pamiętasz, doszliśmy do tego wniosku,
że oni są faktycznie, są żywi, ale są w zaciemnieniu, są w ciemności, bo są pozbawieni Boga. Tak jak w liście Judy. W liście Judy, pierwszy rozdział, szósty wiersz. No. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, czy na wiecznych pętach w ciemnicy, na wielki dzień sądu. W ciemnicy, w ciemności, tam gdzie nie ma światła. Nie ma Boga, w sensie poznania, Boga. Poznania Boga. Nie mają możliwości już jakby powrotu. Tak. Często, jeżeli mowa jest właśnie o tym abyssos, ludzie mówią, przytaczają taki werset z pierwszego listu Piotra. Mhm. Właśnie, właśnie. Trzeci rozdział, 18 werset i w dół. I tak, jest tam tak napisane. Chociaż tu nie ma słowa abyssos użytego, ani Sheol, ani Tartaros, nie? Chyba. Zresztą Phylakes, jest Phylakes, który oznacza po prostu więzienie. Przeczytam. Tak, przeczytaj, no. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budował arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. No i co z tym Chrystusem? Czy zmartwychwstał tylko Chrystus? Niektórzy myślą właśnie, że on tutaj w ciele poniósł śmierć i w tym czasie, jak przez te parę dni, tak, 3 dni w grobie, jak był, to że tu w duchu powstał, tak, i poszedł w jakąś alternatywną rzeczywistość, głosić Ewangelię tym duchom, duchom, o którym czytaliśmy. Jednak pytanie, czy Jezus zmartwychwstał duchowo, czy duchowo i cieleśnie? Czytamy w Ewangeliach, że Jezus jak zmartwychwstał, normalnie miał ciało, mógł jeść, można było go dotknąć. Niewierny Tomasz włożył palce w bok. W bok Jezusa. Wszyscy go widzieli, nie był zjawą. Zresztą sam Jezus powiedział, patrzcie, czy duch ma ciało i kości? Tak. Ja mam. Tak, tak powiedział. Tak. Także pytanie w tym wersecie. Czy Jezus zmartwychwstał tylko duchowo? No nie. Czyli jeżeli zmartwychwstał i duchowo i cieleśnie naraz, tak jak to Pismo mówi, to komu głosił tą Ewangelię? Tym duchom, które były nieposłuszne, tak? Które były w więzieniu. Tak. Które były w więzieniu. Tak. Tak, ale troszkę odchodzimy znowu od tematu. W każdym razie zwróćcie uwagę, że podejście do tego problemu takie, że tutaj jest mowa o właśnie abyssonie, o otchłani, o piekle, w sumie jest bez sensu, bo Chrystus zmartwychwstał również cieleśnie. Więc jak Biblia mówi w duchu, mówi raczej o tym, że po prostu on zmartwychwstał. Jeżeli chcecie dowodu na to, napiszcie takie pytanie. Napiszcie pytanie, czekamy, z chęcią odpowiemy. I nagramy odcinek na ten temat. Tak, więc reasumując. Abyssos jest to słowo, które oznacza, prawda, jakąś przepaść, jakąś otchłań, jakiś dół, prawda? Nicość. Nicość, tak, nicość. Może oznaczać głębie. Dlatego świnie prosiły, żeby nie wyrzucał ich do nicości, bo tam jest ciemnica, tam one nic nie mogą zrobić, a tu, będąc w jakimś człowieku, mogą zwodzić, mogą działać. Tak. Co więcej? Myślę, że temat jest w miarę wyczerpany. Czekamy na kolejne pytania. Można by powiedzieć więcej, jednak czas nie pozwala. I tak pewnie przedłużyliśmy i to mocno, tak. Nie? W każdym razie, to były Cienie Przyszłości. Michał Pilch. Szymon Wygnański. Cześć. Cześć.